Jak można ulokować oszczędności? Oczywiście, jeśli już jakieś masz. Można je zakopać w ogródku, albo jeśli pieniędzy jest dużo, kupić za nie ogródek. Można też te pieniądze ulokować w banku lub kupić za nie obligacje. To po prostu pożyczka, której komuś udzielamy. I to ten ktoś najwięcej zarabia na naszych pieniądzach, nam oddając jedynie ustalone w umowie odsetki. Jeśli nie w ogródku, bez procentu i nie w banku na niski procent, to co jeszcze możemy zrobić z pieniędzmi? Możemy kupić za nie kawałek dobrze prosperującej, dużej, stabilnej firmy. Takiej, która zarabia pieniądze i ciągle się rozwija. Taka cegiełka własności firmy to akcja. Pewnie słyszałeś w telewizji, że akcje są ryzykowne, bo ich wartość ciągle się waha. Raz hossa, raz krach. Nie ma mowy o pewnym zysku, jak w banku. To tylko półprawdy. Owszem, ceny akcji rzeczywiście się zmieniają, ale w długim terminie każda duża, stabilna, dobrze prosperująca firma powinna być coraz więcej warta. Mądrzy ludzie policzyli, że w latach 1926-2015, inwestując pieniądze na jeden dzień, mielibyśmy 54% szans na zarobek. Inwestując na rok, już 74%. Na 10 lat, 94% szans na zarobek. A na 20 lat, okrągłe 100%. Nie znaczy to, że ten zarobek był zawsze duży, ale był. W długim okresie lokowanie pieniędzy w cegiełki wartości firm jest dużo mniej ryzykowne, niż by się wydawało. Te firmy dzielą się ze swoimi właścicielami zyskiem. Z każdej posiadanej cegiełki dostajesz działkę zysku. Ta działka nazywa się dywidendą. Ile taka działka jest warta? Na Zachodzie zwykle 2-3% wartości akcji rocznie, w Polsce 4-5% rocznie. To oznacza, że trzymając część oszczędności w dużej, stabilnej firmie, wypłacającej rok w rok dywidendę, mamy coś w rodzaju lokaty bankowej. W długim terminie wartość naszej cegiełki nie powinna spaść, a co roku dostajemy dywidendę. Taki sposób lokowania oszczędności nazywamy inwestowaniem dywidendowym. Kto nie zna się na akcjach i wybieraniu spółek, może powierzyć to specjalistom. Są już w Polsce fundusze inwestycyjne, które inwestują wyłącznie w spółki wypłacające najwyższe dywidendy. A nawet fundusze, które same wypłacają nam dywidendę uzyskaną od firm.